Trwa awaria kotła w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Niższą temperaturę odczuwają lokatorzy około 30 tysięcy mieszkań w Bytomiu. Chłodniej jest, tak. Jest chłodniej. Kaloryfery są chłodne, no i woda też letnia tylko. Mamy zimne kaloryfery, znaczy może nieco chłodne, nie są, nie jest tak ciepło jak było od wczoraj. Okazuje się, że problem ten nie dotyczy tylko mieszkańców dzielnicy Stroszek, gdzie ciepło jest dystrybuowane m.in. z Radziąkowa. Miasto na awarię stara się reagować na bieżąco. Dziś w tej sprawie w bytomskim ratuszu zebrał się sztab kryzysowy. Rozpoczęliśmy regulację na sieci przedsiębiorstwa energetyki cieplnej tutaj w Bytomiu, które odpowiada za przesył energii cieplnej. Rozpoczęło takie działania, dzięki czemu ta temperatura, mimo że się zmniejszyła, nie została obniżona do minimum. Urzędnicy są w stałym kontakcie z firmą Fortum oraz mieszkańcami. Elektrociepłownia, w której 16 stycznia doszło do awarii, zaopatruje również w ciepło mieszkańców Zabrza. Tu jednak sytuacja jest o wiele bardziej stabilna. Przede wszystkim dlatego, że część mieszkańców Zabrza jest obsługiwanych jeszcze z kotłowni Helenka i Rokitnica, które należą do ZPEC i te kotłownie działają normalnie. Dodatkowo bliższa lokalizacja wobec źródła ciepła jak na razie sprawia, że awaria w prawie 24 tysiącach mieszkań zasilanych z Fortum nie jest tak bardzo odczuwalna w Zabrzu. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie problem zostanie usunięty. Kocioł został wyłączony, wychłodzony i oczyszczony z pozostałości złoża. W chwili obecnej stawiane jest rusztowanie, które umożliwi serwisantom zdiagnozowanie miejsca awarii i przystąpienie do prac naprawczych. Według wstępnych ustaleń nieszczelność kotła ma występować około 30 metrów nad ziemią. Dziś wieczorem serwisanci mają dotrzeć w miejsce nieszczelności i ustalić dalszy plan działania.